Witam. Dziś chciałbym pokazać, w jaki sposób możemy usunąć błędy z drukareczki Brother. To jest jeszcze drukarka, która została oczyszczona klientowi. Jeszcze nie ma założonych obudowy głównej, nie ma założonej. Natomiast drukarka miała taki błąd, że krzywo drukowała. Trzeba było poprawić tam układ głowicy. No i ona zgłasza sobie błędy. Przy próbie drukowania wyrzuca błędy. Jak w ogóle wejść do menu serwisowego takiej drukarki Brother? Otóż klikamy szybko OK, menu, mono i raz, dwa, trzy, cztery. Jesteśmy. Teraz musimy wpić kod serwisowy. Kod, który umożliwia w ogóle zarządzanie całą drukarką w menu serwisowym. No to wybieramy sobie 8. Jest, mam nadzieję, że widać. I klikam OK. Teraz sobie klikam 0. Oj, przyjechałem. 0. OK. I jestem. Teraz guzikiem monokopii będę mógł sobie przełączać tutaj wszystkie informacje. Informacje, jaki jest stan czujników, jakie są kodowania, numery seryjne, nawet ile jest wydrukowanych kartek i danego medium kartek. No i my sobie jedziemy, 5412 kartek. No i teraz chciałbym ustawienia czujnika kartek wyzerować. W większości drukarek przy okazji zostanie licznik wyzerowany. No to wybieramy sobie ten guziczek i wybieramy. Najpierw 2. OK. Potem 7. Jest. OK. Później 8. OK. No i zostaje nam jeszcze 3. I OK. No i wróciliśmy do tego menu. Jak teraz wyjść w ogóle z menu serwisowego, jak tu wejdziemy? No należy wybrać 9. I ponownie 9. Please wait. I już proszę czekać. Uruchomi się drukarka. Zobaczymy, czy po tym kodzie da radę wydrukować i w jakim układzie. Atrament, wydruk testowy, jakość druku, start. Drukowanie. Drukarki Brother mają taką dużą wadę, że tusze są tu w tej kasecie i takimi jurkami są doprowadzone te tusze do głowicy. One się zapowietrzają i to jest ich największym problemem. Proszę bardzo. Idealny druk. Głowica wyczyszczona. Jakość druku, czy OK? Jasne, że OK. Jest wszystko w porządku, zakończone. Zostało ją poskładać do końca, bo była skręcona w drobny mak. Pokażę, jak to wygląda. Tu mamy takie piny różne, taśmy. Oczywiście wszystko zaraz poskładamy. I myślę, że drukarka jest gotowa do oddania już klientowi. Test OK, OK. I tutaj. No i gotowa. Tak więc taka ciekawostka o drukarkach Brother. Teraz będziecie umieli wyzerować licznik stanu kartki i przy okazji licznik w ogóle ilości wydrukowanych kartek. Drukarki Brother mają niestety blokady przez spółdzielnie założone, że po przekroczeniu pewnej ilości wydrukowanych kartek po prostu drukarka udaje usterki po to, by trafiła do serwisu. Wyzerowanie tego licznika rozwiązuje wszelaki kłopot z pobieraniem papieru i drukowaniem. No tutaj jeszcze mieliśmy kłopot z samymi tuszami, z kalibracją głowicy i z po prostu odpowietrzeniem tych wężyków. Ale to już jest zupełnie inny temat. Pozdrawiam ślicznie. Do zobaczenia.